Siema. Dzisiaj będzie nostalgicznie. Dzisiaj będę recenzować telefon. Dzisiaj będę recenzować 18-letni telefon. Jaki? Patrzcie. Uwaga. Co tu zadokowało? Nokia. Jaka Nokia? 3650. Mamy 2003 rok. Co się dzieje na rynku? Na rynku wychodzi właśnie drugi telefon Nokii. Wcześniej było 7650, teraz 3650. Bardzo nietypowa klawiatura. Producenci eksperymentują z wyglądem i formą. Telefony nie są już zwyczajnie nudne, takie jak ta, to 8020. Telefony zaczynają nabierać charakteru. Telefony mają system operacyjny. Telefony się rozwijają. Niesamowite, prawda? Miałem wtedy 22 lata, mniej więcej, i naprawdę głowę pełną pomysłów. Miałem dużo wolnego czasu i bardzo lubiłem kombinować, grzebać w systemach operacyjnych, a ten telefon to umożliwiał. Tylna klapka się zdejmuje bez specjalnych narzędzi, nie trzeba nic grzać hotejrem. Bateria, uwaga, uwaga, jaka to bateria? Na pewno ją znacie, słuchajcie. Uwaga, prosimy o ostrość, Mirek, halo, operator, dzięki Mirek. BL5C. Bateryjka taka jest na przykład również w konsoli SUP, którą testowałem wcześniej. Oto dowód BL5C. Ta bateria zasila współczesne tanie gadżety. Dalej. Co ten telefon ma niesamowitego? Wiecie co to? Karta pamięci. Nie, to nie jest SD, to jest MMC. Bardzo cieniutka. Jak widać, że nie widać. Ten telefon ma miejsce na pełną kartę SIM. Ten telefon ma również, słuchajcie, coś niesamowitego. Przedni panel mogę zdjąć również bez zabawy hot airem. Klawiatura mi się wytrze? Nie ma problemu, kupuję nową. Ekran się stłucze? Słuchajcie, to są standardowe wkręty. Mirek, ostrość, dzięki. Torxy. Tak? Tak, Torxy. Ekran mi się zbije? Nie ma problemu. Kupuję nowy, wymieniam sam. To wszystko się dało. Wtedy telefony jeszcze dało się naprawiać. Wtedy telefony jeszcze były projektowane tak, żeby nam ułatwić życie, a nie je utrudnić. Dobra, przejdźmy do pewnych technikaliów. Nie będę was chyba zanudzał pełną specyfikacją, bo to nie ma sensu. Każdy sobie umie wygooglować, jak to wygląda. W każdym razie telefon jest troszeczkę węższy, troszeczkę chudszy, niższy niż na przykład Samsung Note 9. Aczkolwiek powiem szczerze, wiele telefonów jest mniejszych niż Note 9, no ale nie o to chodzi. Ale jest grubszy. Z powodu tego na przykład, że tutaj mamy schowane czarne okienko, to jest podczerwień. Mamy też Bluetooth w tym telefonie, Wi-Fi niestety nie uświadczyliśmy. Telefon waży tylko 130 gram, Note waży prawie 71 gram więcej. Nokia komunikuje się oczywiście ze światem za pośrednictwem sieci GSM 900, 1800 i 1900. Ten oto cudowny ekran, słuchajcie, ten telefon działa tak by the way, żeby nie było, że tutaj mam jakąś atrapę. O, proszę, podświetlenie się włączyło, wy tego nie widzicie, a teraz widzicie napis Nokia. Nie włączę go, ponieważ musi być karta SIM w środku, żeby on będzie zaczął działać. W każdym razie, ten ekran 176x208 pikseli może wyświetlić całe 4000 kolorów. Niesamowite, prawda? Ma przekątną 1,6 cala, PPI wynosi 130, czyli bardzo niewiele. Bateria, jak już wspomniałem, BL5C wystarcza na, według producenta, 4 godziny rozmów i ile? 200 godzin niby czuwania. Proszę bardzo, jest informacja, proszę włożyć kartę SIM. Czy to nie też działa jakby co? No. Jak go używałem, wytrzymywał mniej więcej 2 dni razem z rozmowami. Oczywiście dużo się nim bawiłem, dużo próbowałem instalować. Tak czy inaczej, przejdźmy sobie dalej. Telefon ten ma oszałamiające 4 MB pamięci wbudowanej, współdzielonej na kontakty, SMS-y, MMS-y, obrazki, zdjęcia, filmy, aplikacje. Na szczęście tą pamięć, jak widzieliście, można rozszerzyć za pomocą karty MMC, które są w tej chwili cholernie drogie. W moim przypadku zarzuciłem sobie kartę 16 MB, żeby kilka zdjęć tam można było wgrać. Jakieś 300-400 zdjęć chyba wchodzi, bo te zdjęcia dużo nie zajmują. Tak czy inaczej, telefon działa pod kontrolą systemu Symbian 6.1. Jest to bardzo stary Symbian i bardzo dużo aplikacji już na nim po prostu nie działa ze względu na to, że tych aplikacji raz, że nie ma, a te, które są, są albo niekompatybilne, albo za duże. Zainstalowanie aplikacji powyżej 1 MB na tym telefonie to była loteria. Albo się zainstaluje, albo telefon zacznie krzyczeć, że ma mało pamięci, nawet w momencie, w którym instalowaliście aplikację na karcie pamięci zewnętrznej.
Telefon ma procesor ARM9, który działa z taktowaniem jakim? 104 MHz. Niesamowite, ale telefon nie zamula. Telefon działał w miarę szybko. Oczywiście jak się zapchał, to potrafił trochę przymulić, aczkolwiek powiem Wam, naprawdę szybciej niż niektóre współczesne telefony. Telefon ten oczywiście też posiada, z tyłu, jak widzicie, aparat fotograficzny o rozdzielczości 0,3 megapiksela. Produkuje on zdjęcia 640x480, produkuje też filmy oszałamiającej rozdzielczości 176x144 piksele, które Wam oczywiście później pokażę wraz ze zdjęciami i porównaniem tych samych materiałów kadrów z Nota 9, żebyście widzieli, jak wyglądały czasy przez obiektyw w 2003 roku. Tym telefonem możecie wysyłać e-maile, możecie wysyłać MMS-y. Pierwszy iPhone nie mógł wysyłać MMS-ów, prawda? A ten telefon już mógł. Więc generalnie, co dalej? Mamy też do dyspozycji gry, oczywiście zegarek, mamy alarmy, mamy kalkulator, mamy organizer, mamy bardzo dużo różnych fajnych dodatków. Mamy klienta poczty, który niestety nie chciał mi działać z Gmailem, ale z mailem firmowym zaczęło to działać, ale aczkolwiek musiałem zainstalować aplikację zewnętrzną, o tym Wam za chwilę powiem. Na pokładzie tego małego komputera w zasadzie mamy też słownik T9, który polegał na tym, że żeby napisać literkę O w tym przypadku, musielibyście nacisnąć szóstkę 3 razy, tak? Nomen omen. Słownik T9 pozwalał na przykład napisać wyraz owoc, naciskając każdą cyferkę, gdzie są dane litery, tylko raz, czyli mieliśmy 6O, czyli 9W, znowu 6O i C jako dwójka, czyli mieliśmy o wiele mniej znaków do zrobienia. Oczywiście polskie znaki w tym telefonie też występowały, czyli na przykład literka C wymagała 4 kliknięć, tak, 4 kliknięć, literka C wymagała kliknięć aż 5, więc rozumiecie, że słownik T9 był naprawdę dużym ułatwieniem. Po 4-5 dniach częstego klepania SMS-ów człowiek nabierał wprawy i można było ładnie szybko pisać. We współczesnym świecie, jak ten telefon sobie radzi? Używałem go jako mojego daily drivera przez mniej więcej tydzień. Oczywiście nosiłem ze sobą inny telefon na wszelki wypadek, jakbym potrzebował czegoś bardziej, czegoś więcej. Na przykład muzykę do pracy no jednak słuchałem na Spotify'u offline z Nota 9, ale tak czy siak wszystkie SMS-y, wszystkie telefony, wszystko było odbierane za pomocą tej małej cegiełki. Zdjęcia są niezłym powiewem nostalgii. Zobaczymy sobie teraz zdjęcia, jak wyglądają z tego telefonu. Proszę bardzo. Tu mamy zdjęcie z Samsunga. To jest automat, zdjęcie w dobrych warunkach oświetleniowych w sklepie. Tak wygląda zdjęcie z Nokii. Te same warunki. Ustawienie auto na zewnątrz Samsung. Ustawienie auto na zewnątrz Nokia. Tryb nocny Samsung. Tryb nocny Nokia. Za dnia Samsung. Za dnia Nokia. Jak widzicie, jakość jest powalająca. Teraz zobaczcie sobie, jak wygląda film. Pierw zobaczycie film z Samsunga. Jak wygląda? 10 sekund. Oczywiście, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to naprawdę nie ma czego tu porównywać, ponieważ telefon raz, że nagrywa tylko 10 sekund, dwa, jak widzicie, jakość jest tragiczna. Teraz sobie zobaczycie, jak wygląda film z Nokii. Przypomnę Wam rozdzielczość filmu 176x144. Uwaga! Oczywiście, jeżeli chodzi o nagrywanie filmu, to naprawdę nie ma czego. Dobra, widzieliście, jaki był rozmiar, ale teraz pokażę Wam to rozszerzone, rozciągnięte, żebyście nie musieli brać lupy. Oczywiście, jeżeli chodzi o nagrywanie filmu, to naprawdę nie ma czego tu porównywać, ponieważ telefon raz, że nagrywa tylko 10 sekund, dwa, jak widzicie, jakość jest tragiczna. No więc widzieliście to porównanie. Słabo wygląda, nie? Trochę słabo jednak. Żeby zdjęcie wyglądało identycznie tu i tu, w sensie kadry, musiałem na Note'cie ustawić przybliżenie 1,3 raza. Daję Wam to pewien pogląd na temat tego, jakie szerokie pole widzenia ma Nokia. Zajęło mi około tydzień, nawet półtorej tygodnia, żeby na Nokii zaczęły chodzić maile. W końcu udało mi się zainstalować aplikację na nazwie ProfiMail, która bodajże z tego co wiem już nie jest raczej wspierana, chyba producent w ogóle już nie istnieje. Mogę się mylić, po prostu nie znalazłem opcji. Wersja testowa pozwoliła mi w ogóle odpalić tego maila, aczkolwiek Gmail dalej stawał okoniem i nie chciał się synchronizować. Udało mi się synchronizować moją pocztę firmową. Odebranie 50 nagłówków zajęło kilka minut. Telefon zjadł jakieś 1,5 mega może transferu,
przy tym, że mam w tej chwili 250 giga, to tego raczej nie dało się odczuć. Tak czy inaczej, maile działały, udało mi się odebrać maila na mojej prywatnej skrzynce, wysłanego z skrzynki firmowej za pośrednictwem 3650. Zdjęcie elegancko przeszło w załączniku. To działa! Jeżeli chodzi o instalowanie czegokolwiek, instalujemy pliki, aplikacje z rozszerzeniem SIS. Nasze telefony z Symbianem instalowały pliki SISX. W każdym razie znalezienie w tej chwili jakichkolwiek aplikacji czy gier na ten telefon nie jest takie trudne, ale instalowanie ich jest trudne, ponieważ powyżej 1 MB telefon często nie chciał instalować aplikacji, stawał okoniem, mówił, że ma pamięć pełną i niestety nic z tym się nie dało zrobić, pomimo tego, że wybierałem miejsce instalacji aplikacji na karcie pamięci, to nie chciało działać po prostu. Z ciekawych rzeczy zainstalowałem sobie pilot do telewizora i za pośrednictwem podczerwieni, która jest tutaj, mogłem normalnie zmieniać kanały, córka ogląda telewizję, przechodziłem sobie pyk i nagle telewizor się wyłączał, było kupa śmiechu. Tak czy inaczej, dobre stare czasy, kiedy się szło do marketu i wyłączało się wszystkie telewizory zwykłym telefonem komórkowym, no cóż, takie numery się robiło za dzieciaka. Na tym telefonie można również instalować pliki JAR, są to pliki Java, aczkolwiek ani jednego pliku mi się nie udało zainstalować, cały czas wyskakiwały błędy, może coś z certyfikatami, nie mam zielonego pojęcia, tak czy inaczej nie udało się tego zrobić. Telefon też ma coś takiego jak wybieranie głosowe. Wystarczyło do danego kontaktu przypisać próbkę dźwięku, na przykład do kontaktu ojca, powiedziałem tata, i w momencie, kiedy się przytrzymywało ten klawisz trochę dłużej, on wydawał z siebie dźwięk, wtedy mówiło się tata i on w tym momencie automatycznie wybierał dany kontakt. Oczywiście było też szybkie wybieranie, pod jedynką poczta głosowa, pod dwójką, co sobie ustawiliście, wystarczyło nacisnąć, przytrzymać dwójkę, on od razu dzwonił pod dany numer. Ci, którzy żyli w tamtych czasach, wiedzą, że to nic specjalnego, aczkolwiek dla młodszych użytkowników może się to wydać niesamowitym ułatwieniem. Wtedy telefony projektowały się tak, żeby one były wygodne, żeby działały, a nie tak, żeby człowiek musiał się przyzwyczaić do telefonu. To telefon się przyzwyczaja do człowieka, w zasadzie można było go bardzo łatwo i fajnie konfigurować, wszystko chodziło i było intuicyjne. No ale czy ten telefon, czy ta Nokia 3650 mogłaby być w naszym współczesnym, zagonionym świecie daily driverem? Niestety nie. Ponieważ często mi zrywało połączenie, często rozmówca mnie słyszał, ja nie słyszałem rozmówcy. Nie wiem, czy to było spowodowane zakorkowaniem sieci, czy to było spowodowane jakimiś tam problemami z samym telefonem, nie mam pojęcia. Ten telefon ma 18 lat, musicie to zrozumieć, to jest pełnoletnia zabaweczka. Dlatego też nie muszę nic cenzurować, jak wam rozbierałem ten telefon. Tak czy inaczej, maile da się wysyłać, SMS-y da się pisać, rozmowy czasami da się odebrać. W większości będziecie i słyszani, i będziecie słyszeć. Aczkolwiek na przykład nie ma map, nie ma możliwości sprawdzenia, o który będzie autobus, nie ma możliwości zrobienia szybkiego przelewu. Cały online jest praktycznie niedostępny, nie ma Facebooka, nie ma Messengera, nie ma wideorozmów. De facto to jest nawet już nie jako telefon zastępczy. No, to jest telefon, który jest jedynie powiewem nostalgii. Ale pytanie pozostaje otwarte. Czy w dobie wszechobecnie śledzących nas telefonów, zarówno Androidów, zarówno iOS-ów, czy dobrej jakości telefon z Symbianem będzie mógł wystarczyć jako daily driver, jeżeli się już przyzwyczaimy? To jest Nokia E72-1, aparat 5 megapikseli, ma Wi-Fi, ma 3G, ma szybki w miarę internet, jak na tamte czasy przynajmniej, ewentualnie jak na wystarczające standardy, klienta poczty, ma Bluetooth, ma MMS-y, ma przednią kamerę, ma wideorozmowy, ma naprawdę bardzo dużo innych rzeczy, nawet ma GPS-a, ma mapę. Instalowanie oczywiście aplikacji, to takich bardzo zaawansowanych już nawet, SIS-X. W następnym odcinku odpowiemy sobie, czy ten telefon, który naprawdę, zobaczcie, on jest niewielki, on się mieści bez żadnego problemu w dłoni, w kieszeni. Ten telefon na żywo jest o wiele mniejszy niż wydaje się na filmiku. Odpowiemy sobie na pytanie, czy ten telefon nie śledzi, czy ten telefon mógłby być dobrym zastępstwem dla współczesnych, wszystko mających, wypasionych, napakowanych elektroniką, megahercami, gigapikselami telefonów. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić pewną osobę, żeby się wypowiedziała w kwestii bezpieczeństwa systemów Symbian pod kątem śledzenia. No bo wiadomo, jeżeli ktoś wam chce się włamać na telefon, to się i tak włamie. Aczkolwiek aplikacji bankowych podejrzewam, że tutaj nie obsłużę, ale będę też próbował. Tak czy inaczej, zostańcie ze mną przy następnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji. Następny odcinek może być całkiem ciekawy.
Dzięki, że byliście. Na razie, do zobaczenia.